Tyryn, tyryn, ty. Tyn, tyn, ty. Tyryry. Ty. Nie no, widzowie, przepraszam, no to nie jest 2016 rok. Ale witam was, dzień dobry, hejoka, witam was w kolejnym odcinku na naszym kanale. Tak dobrą energię, naprawdę, automatycznie grudzień, to już wiecie, inny mindset, zmiana życia, osobowość, wszystko, niesamowite. Wstałam jak codzień rano i się okazało, że świat pip, bo to powinno być przekleństwo. Wchodzę na TikToka, patrzę, a tam milion TikToków w stylu: jeżeli nie będę mieć życia jak Paulina Kobus, to go nie chcę. Jezus, marzę o tym, żeby mieć życie jak Paulina Kobus i Julia Machunik. Jezus, chcę mieć życie jak Paulina Kobus, Julia Machunik i Fausti. Nie wiem, jak to się stało. Wow, jestem mega wdzięczna za swoje życie i się strasznie cieszę, że wygląda tak, jak wygląda, i mega jest ogólnie fajnie. Gościu ma więcej lajków niż ja pod większością swoich TikToków. What the fuck? Dlaczego? To niesprawiedliwe. Kolejna piękna pani, nie wiem jak, i to się wybija, to jest viral na TikToku. Vlogmas, grudzień, zaczynamy. Dzisiaj filmik trochę organizacyjny. Wcześniejszy filmik to były kalendarze adwentowe, robiłam kalendarz, wiecie, no tam zresztą sobie zobaczcie, co ja wam będę spoilerowała, to musicie, wiecie, oglądać na bieżąco. Mam sporo filmów na zapas, tak? Mam sporo filmów na zapas, bo mam filmy jeszcze z Sri Lanki, z Malediv. Zastanawiałam się, czy w ogóle je publikować, ale zapytałam się was na Instagramie i odpowiedzieliście mi w ogóle: Instagram. Instagram, TikTok. Nie ma was tam? Jezus, no to zapraszam! Zapytałam się was na jednej z tych aplikacji, czy byście chcieli w ogóle zobaczyć te filmy z tych wyjazdów, bo ja miałam po prostu tych wyjazdów teraz za dużo, ja już nie nadążałam z montażem, nie nadążałam z publikacją tych filmów, po prostu stwierdziłam, że mogę wstawić to jako forma vlogmasa, ale filmy oczywiście świąteczne, ze świątecznym klimatem również będą. Strasznie dziwny humor, strasznie denerwują te włosy, po prostu je zetnijmy. Ja... Co ja właśnie... Podejmuję bardzo dziwne decyzje. Chyba Melisy się napije, wiecie, chyba coś po prostu dzisiaj mnie naprawdę... Nie wiem, co się stało. Pomocy, drugą dwa razy, 3-10. Zdrówko, moi drodzy. Ogólnie powiem wam, że plan na dzisiejszego vloga to, że muszę iść na uczelnię, no ale to mam tylko jedne zajęcia, więc powiedzmy, że mi nie w miarę szybko. Muszę jeszcze sprzątnąć, bo to, co się dzieje tutaj, to jest lekki dramat. No ale generalnie zawsze tak jest, jak przyjeżdżam z Płocka do Torunia i jeżeli nie posprzątam przed moim powrotem, to wiecie, ja w Toruniu tutaj studiuję, jakby w tym mieście, a w Płocku mam swój rodzinny dom i przyjeżdżam praktycznie tam co weekend, ale wracając, niestety nie posprzątałam przed moim wyjazdem do Płocka, no i teraz wróciłam do takiego burdelu, że tak powiem, że naprawdę tylko po prostu się zesrać na środku i nie komentuję. Nie jest tutaj zbyt Jezus! Nie wiedziałam, że to wygląda aż tak bardzo źle. Oczywiście walizka, brudne skarpetki. Dlaczego ja wam to pokazuję? Dlaczego ja się tak upokarzam? To samo salon tutaj też, no. Wymagany jest porządek. Mam nadzieję, że dzisiaj razem to ogarniemy i że mi w tym pomożecie i może troszeczkę mnie zmotywujecie. Po uczelni też mam w planach iść na jakieś zakupy, bo ja w ogóle tutaj za bardzo nawet nie mam jedzenia. Patrzcie, jak mam słodki kubek z koteczkiem. No ja jestem mistrzem zbierania mega słodkich kubków. Ten jest chyba akurat z Home & You. W ogóle musimy zrobić upgrade mojej lodówki, bo jeszcze z moich wyjazdów nie zdążyłam tutaj wszystkiego podoczepiać, a mamy tych magnesów całkiem sporo. Ale i tak to nie są jeszcze wszystkie, bo z niektórych miejsc nie udało mi się zakupić magnesów. Wcale nie dlatego, że nie było, tylko dlatego, że po prostu o tym zapomniałam. Tak dobrze się bawiłam. Sri Lanki magnesu nie mam, mam z Malediv. Kosztował mnie 12 dolarów. 50 zł prawie za magnes. I to jeszcze zepsuty. To się wyklepie, a raczej sklepie, żeby się sklepiło. Dalej mamy zakynto z Grecja. Mam w Tajlandii. Tajlandii nie mam, ale to dlatego, że już mam magnesy z Tajlandii z zeszłego roku, bo też byłam... Strasznie dużo było tych podróży teraz. W ogóle ten rok to jest mój rok podróżniczy totalnie. Byłam w 9 krajach, chciałam dobić do 12, no ale został już nam ostatni miesiąc, więc raczej się nie uda. Ale licząc z Polskę, no to w sumie byłam w 10. Dobra, ja nic nie mówię, bo naprawdę nie zdziwiłabym się, gdyby zaraz się okazało, że kupuję bilet do jakiegoś innego. Nieważne. Kolejny magnes, Malezja. Słynne schody, wiadomo. Ogólnie vlogi były z tych miejsc, więc jak nie oglądaliście, to musicie nadrobić, bo są mega śmieszne. A moje ulubione to są vlogi podróżnicze, które w ogóle wleciały na mój kanał kiedykolwiek. Serio, są mega fajne. Byliśmy tam grupą 13 osób, więc bardzo dużo się działo. Dalej mamy Lombok. I ogólnie byliśmy w wielu tych wysepkach poza stricte samym Bali, no bo to jest, wiecie, Indonezja. Lombok mi się bardzo wyjątkowo mocno podobał, więc stwierdziłam, że z niego po prostu wezmę specjalny magnes. A z innych wysepek już nie mam, bo jakbym miała to wszystko zebrać, to by mi połowę lodówki zajęło. Właśnie nie pamiętam, czy ja kupowałam magnes stricte z samego Bali. Bardzo mi na nim zależało, ale właśnie chyba zapomniałam go kupić. Jedyne, co mi zostało, to magnes Bintang. Ale jest tutaj napisane Bali. Bintang to ogólnie nazwa piwa. I ostatni magnes Singapur. Przyczepiamy to. Ja się za bardzo przygotuję ogólnie na tych vlogach, ale vlog na tym też polega po części, żeby się trochę Jezus, tutaj mi prawie aparat zleciał. Vlog trochę na tym polega, żeby się trochę rozgadać, trochę pogadać, jak nie było czasu wcześniej, wiecie, żeby tutaj przeprowadzić jakąś konwersację. Raczej monolog prędzej w tym momencie. Ale możemy przeprowadzić konwersację w komentarzach, więc tam was zapraszam. Teraz będę przyczepiała i będzie taki aesthetic dźwięk.
pięknie, ładnie, coraz więcej, kolekcja się zbiera. I na moim Instagramie podczas moich podróży, w sensie przed moją podróżą, zawsze robię konkursy, w których możecie właśnie takie magnesy wygrać. I one już dotarły do osób, które wygrały. Następnym razem postaram się wam podawać profile tych osób, żeby tak bardziej rzetelnie wyglądały te konkursy. Teraz zawsze starałam się to ukrywać, ale wydaje mi się, że chyba będzie to lepsza opcja. Nie wiem, dajcie znać, co myślicie. Lecę się ogarniać, bo trzeba się zbierać na uczelnię. Mam straszną ochotę zjeść coś. Dzień dobry, witam w konkursie najbardziej stypierski outfit na uczelnię challenge. To właśnie jestem ja. No nie popisałam się dzisiaj, ale mam jeszcze nierozpakowaną walizkę. Nie ogarnięte nic w tym mieszkaniu, bałagan, syf, smród, więc po prostu zrobię to wszystko po uczelni, po zakupach, po galerii. Trochę zostawiam na ostatnią chwilę, no ale dobrze. Porządki przedświąteczne trzeba zrobić, trzeba dokonać, więc to jest właśnie po to, nagrywam ten film, prawda? Dla motywacji. Nie przedłużam, bo zaraz się spóźnię jak zwykle. Nara. Wróciłam, moi drodzy, z zakupu! Stwierdziłam, że zrobię wam taki szybki food haul, bo w sumie dawno czegoś takiego nie robiłam, a musiałam zrobić spore tutaj zapasy do mojej kuchni. Filmik z organizacji kuchni oczywiście będzie też w trakcie tych vlogów, także się nie martwcie, bo naprawdę wyszedł bardzo fajnie. A teraz przejdźmy do haulu jedzeniowego! Na samym początku frytki z batatów na bogato. Jak na studenckie życie, no to powiem wam szczerze, zaszalałam. Rukola! Dobrze, że nie! Ha! Zakola! Nikt się nie śmieje. Dalej mamy kaszę kuskus, bo stwierdziłam, że chcę zrobić sałatkę właśnie taką na bazie kaszy kuskus, tam z warzywkami, z łososiem, zresztą zobaczycie, bo to planuję zrobić dzisiaj, zaraz w sumie, mam ochotę straszną na nią. Tutaj ryż wzięłam, taki zwykły, bo w sumie nie miałam ryżu, a ryż to ryż, ryż jest dobry, zawsze się przydaje. Ale za to patrzcie, jaką tutaj mam kolekcję makaronów. Dalej wzięłam takie guacamole, na przykład na jakąś kanapeczkę albo coś. Pasta z orzechów, nerkowca i ciecierzycy, to jest taki, no po prostu humus, nie? To jest jakaś musztardowo-miodowa, więc myślę, że do mojej sałatki będzie fajnie pasowała. Jogurt grecki, serek wiejski, camembert, albo camembert, nie wiem czy to się z akcentem, camembert, ser feta, łosoś pieczony, bułeczka mięciutka i jeszcze ciepła, pomidorki koktajlowe, rzodkiewka. Ja ogólnie rzecz biorąc mam taką relację hate-love, bo raz ją uwielbiam, ale to muszę mieć na nią mega ochotę, a raz jej nienawidzę. No akurat teraz miałam ochotę, więc wzięłam, plus nie było papryki, a chciałam jakoś bardziej tymi warzywami zapełnić tą sałatkę. Ja ogólnie nie jestem zbyt wielką fanką warzyw i niewiele warzyw lubię, ale mam jeszcze koperek i szczypiorek. Ze szczypiorkiem też mam dziwną relację, bo ja na przykład nienawidzę cebuli. Okropnie nienawidzę cebuli, a szczypiorek uwielbiam. Ja bym go mogła jeść tak, tak o. Ogórek. Czosnek, żeby odstraszać wampiry. Limonka i awokado. A, jeszcze herbatka zielona. No to nie były tanie rzeczy, słuchajcie. Zgadujcie, macie 5 sekund. 5, 4, 3, 2, dobra, nie chce mi się czekać. 127,99. Ej, w ogóle jak ładnie równo na końcu. Z drugiej strony, jakbym sobie miała zamawiać gotowe żarcie, wiecie, gdzieś tam z Glovo czy z jakiejś aplikacji, to bym miała na dwa obiady. Tak to mówię, że mam na cały tydzień, więc chyba nie jest źle. Keeps us warm. We can spend the night underneath the mistletoe, and I've gotten you a present that I put under the tree. Proszę bardzo, dzisiaj taka obiado-kolacja troszkę bardziej, większa jest ta porcja. Tutaj mamy, proszę bardzo, wielkiego łososia, frytki z batatów, no i sałateczka, czyli oczywiście główny gość programu, na którego najbardziej dzisiaj miałam ochotę, także życzycie mi smacznego, prawda? No i biorę się za tutaj update'owanie YouTube'owego życia. No i moi drodzy, po pysznym jedzonku trzeba zabrać się... No szkurde! Tak, za sprzątanie! Chciałam zrobić super efekt, ale nie wyszło, jak zawsze. Oczywiście tutaj mamy burdel. Jak widać, właśnie nie widać tego porządku. Jest dramatycznie generalnie. Generalnie mam jeszcze ozdoby halloweenowe. Dy. No pięknie, no, ale trzeba to zebrać w końcu, bo musimy zrobić miejsce oczywiście na ozdoby świąteczne, które też będziemy musieli wyjąć, bo są pod łóżkiem schowane. Ostatnio też robiłam imprezkę dla znajomych, bo generalnie z moich koleżanek ze studiów ja jako jedyna mieszkam sama. Też mam swoje mieszkanie, mam większą przestrzeń. One mieszkają albo w akademikach, albo mieszkają na przykład z kimś też w mieszkaniu, bo wynajmują wspólnie, albo po prostu mają mniejsze mieszkania, więc jak robimy jakieś imprezki, to najczęściej u mnie, bo po prostu jest to najwygodniejsze. No więc jeszcze miałam jakieś brudne naczynia właśnie z tej imprezki, ale plusy organizowania imprez u mnie są takie, że słuchajcie, mam tutaj dużo asortymentu jeszcze, który został. No więc trochę się zebrało tych słodyczy, ale mimo wszystko staram się, wiecie, nie jeść ich, tylko po prostu zostawiam na jakąś kolejną imprezkę. Zaraz kurde mi się nie będą już w szafce mieściły, bo tyle tego jest. Ja pierniczę, ja tu mam jeszcze jakieś halloweenowe rzeczy w ogóle. I z moich urodzin, więc trzeba po prostu znaleźć dla tych wszystkich akcesoriów jakieś odpowiednie miejsce, prawda? Także biorę się za sprzątanie, bo trochę tego jest. Aesthetic Clean Girl, ASMR, sprzątanie ze mną. Pozdrawiam.
to są właśnie minusy posiadania kuchenki gazowej, że trzeba ją jednak szorować, wiecie, płyta indukcyjna to szybko się przejedzie, no ale co tam, raz na jakiś czas, wiecie, się sprzątnie, no też przecież się nie wylewa z tego garnka nie wiadomo ile rzeczy w trakcie, gdy coś robicie, raz na jakiś czas faktycznie się tak sprząta, ale stwierdziłam, dobra, skoro dzisiaj jest dzień sprzątania, no to zróbmy już takie generalne porządki. Teraz jest moment, kiedy muszę pościelić swoje łóżko, w sensie pościelić, przebrać całą pościel, bo bardzo dawno jej nie zmieniałam. Potem się dziwię, że mam pryszcze, więc jakby musimy to zrobić, ale mam motywację. Zamówiłam sobie nowiutką pościel, mega cute. Może jeszcze nie jest w wabie świątecznym, ale to jeszcze przed świętami jeszcze ją zmienimy na bardziej, wiecie, klimatyczną. Tutaj mamy taką z kwiatuszkami. Kupiłam dużo dodatków do swojego właśnie tego małego pokoju do sypialni. Chcę wam właśnie nagrać jakiś odcinek z organizacji tego pokoju. Jakby ten pokój nie jest do końca zrobiony. Tutaj mam po prostu meble, które są wypełnione produktami, rzeczami, ale no wiecie, na ścianach jest totalnie pusto, no ogólnie stan ścian jest, że tak powiem, surowy. Chciałabym, żeby jednak tutaj troszeczkę ciepła dodać do tego pomieszczenia. Nałóżmy tym narzuty dla zasady, prawda? Może niezbyt pasuje do tej pościeli akurat, no ale dobra. O wiele lepszy kolor teraz nabrał ten pokój, jakoś tak milej. Tylko teraz trzeba sprzątnąć resztę, tutaj jest naprawdę burdel. W ogóle musimy zrobić pranie, ja nawet już nie mam skarpetek. Jakby ja już chodzę w dwóch różnych. O, nawet teraz mam dwie różne. Idealny kadr dla stópkarzy. Ja wiem, że jest was tu dużo. I love you. Były jakieś dwie panie i one często ogólnie przychodzą tutaj do tego bloku i one zbierają pieniądze, a jak kiedyś zaproponowałam im, że mogę im coś kupić, mogę iść z nimi do sklepu, bo akurat wtedy wychodziłam z mieszkania i szłam do tego sklepu, to babka mówi, nie, my nie chcemy nic kupić, my mamy, bo z innego kraju, takiego arabskiego kraju, w sensie takie miały, taką miały urodę bardzo, taką właśnie indyjską, arabską, coś w tym stylu. Nie, my nie chcemy kupić, my chcemy pieniądze. Ja nie ufam nigdy takim osobom, które przychodzą, mówią, że chcą na jedzenie, a jak już proponujesz to jedzenie i chcesz im coś kupić faktycznie i dajesz swoje dobre serce na dłoni, to oni z takim czymś, nie wiem, dziwne, trochę mnie to stresuje, zwłaszcza jak mieszkam sama. Ale nie ma co tutaj owijać bawełnę. Sprzątamy dalej, bo jeszcze trochę tego zostało. Oczywiście przy sprzątaniu zastała mnie noc, ale mamy to! Pięknie sprzątnięte, nie ma już rozwalonych ubrań, rozwalonej walizki z rzeczami. Jeszcze mogłam pomyśleć, żeby wymyć w sumie lustra, zapomniałam o tym. Nie jest najgorzej, najważniejsze, że tak wiecie, z grubsza jest wszystko tutaj pięknie ogarnięte. Salonik, proszę bardzo, też jest tutaj pięknie, ładnie wszystko. Świeczuszka, filmy i pliki się przesyłają, więc elegancko. Moje roślinki to jest inny stan umysłu. Ja jestem w ogóle w szoku, jak one jeszcze żyją tutaj u mnie. Bo wydawało mi się, że ja naprawdę nie mam ręki do roślin i że u mnie one tak średnio mogą, wiecie, przetrwać. A w sumie mam je, odkąd w ogóle się tutaj wprowadziłam do tego mieszkania, czyli na przykład tą monsterę. To była moja pierwsza roślinka do tego mieszkania i kupiłam ją dosłownie, no, ponad 2 lata temu i ona miała, nie wiem, z 5 liści i teraz, no, tak cudownie się rozrosła. Ja tak naprawdę nic z nią za bardzo nie robię, oprócz tego, że ją po prostu regularnie gdzieś tam staram się podlewać. To jeszcze mamy taką roślinkę, którą dostałam na parapetówę od dziadków, też bardzo ładnie tutaj urosła. Tu roślinka od dziadków Patryka, która akurat nie przetrwała, ale jest aktualnie w okresie reanimacji, bo to jest róża chińska, więc na powinna mieć takie piękne kwiatki, trochę jak hibiskus, trochę jak takie hawajskie, wiecie, taki mój vibe. Tutaj jeszcze mamy, proszę bardzo, taką roślinkę, którą dostałam od taty, bo mój tata jest wielkim fanatykiem ogólnie roślin i on tam wszystkie sobie sadzi i pielęgnuje i w ogóle. Czasami się z niego śmieje, bo robi kąpiele dla swoich bonsajów i często jest tak, że na przykład jak chce się wykąpać i idę pod prysznic i nagle otwieram prysznic, patrzę, a tam wszystkie bonsaje są porozstawiane, potem idę na górę, a w wannie znowu kolejna kolekcja bonsajów. Bonsaje ważniejsze od dziecka, pozdro tato. A o dziwo bonsaja tutaj nie mam, znaczy mam jednego, którego kupiłam w Lidlu za 4 zł, bo mi się podobała doniczka, a strasznie mi było szkoda tego kwiatka, bo leżał taki smutny i w sumie ze mną wcale nie ma lepiej niż w tym Lidlu. Właśnie zdałam sobie sprawę, że... Oj, jest z nim ciężko. No generalnie tutaj po prostu trzeba dodać ziemi, a ja aktualnie takowej nie posiadam, więc no będzie trzeba jeszcze go reanimować, ale to zobaczycie w kolejnych odcinkach, mam nadzieję. O, ale na przykład ta lidlowska roślinka jakoś się trzyma, więc te lidlowskie wcale nie są takie najgorsze, słuchajcie. I tak jestem dumna ze swojej dżungli, bo wygląda to naprawdę ładnie. O, jeszcze tej wam nie przedstawiłam. Jezus, w ogóle powinnam imiona dla każdego wymyślić. Serio, tego jest tyle tutaj. Fajnie, tak teraz czysto i tak cozy i w ogóle podłoga jest taka czysta i aż tak fajnie się po niej chodzi. Jezus, zapomniałam, jak dobrze się żyje w czystości, naprawdę. Wyjdę na jakiegoś największego brudasa w tym momencie, ale jestem usatysfakcjonowana, bo serio, może tego, ten bałagan nie był aż taki najgorszy, ale strasznie mi się żyło. Łazienkę też, słuchajcie, mniej więcej ogarnęłam, jeszcze muszę domyć dokładnie te szyby, bo niestety, no ale ten kamień się zbiera strasznie. To jest właśnie bardzo duża wada, której nie doceniałam, jak mieszkałam u rodziców, bo rodziców, no to rodzice takie rzeczy właśnie jak kamień z łazienki, wiecie, ściągali tymi wszystkimi specyfikami, a tutaj, no niestety, muszę się tym martwić sama, to samo, wiecie, kibli i tak dalej. Ale zrobiłam też pranie, nawet podwójne pranie, wyprałam też
dywan, który tutaj zawsze stał, a aktualnie go nie ma. Bałam się, że może się coś z nim stać, ale na szczęście żyje i o dziwo ma się całkiem dobrze. No kuchnia to są jeszcze jakieś rzeczy, które po prostu, wiecie, wysychają i tak dalej, więc nie jest może jakoś idealnie, ale blaty pomyłam. Jest na pewno lepiej niż było wcześniej. I w ogóle te lampki, ta na przykład, albo ta, one wisiały. Ale niestety, coś się wydarzyło, że po prostu odpadły. Miałam tu mieć w ogóle zamontowane LEDy, bo te meble do kuchni były robione pod wymiar, no ale pan tego nie ogarnął, ogólnie były duże problemy z tym remontem. No ale zamiast tych LEDów mój tata znalazł właśnie takie lampeczki, które można podkleić, tylko po prostu ta taśma prawdopodobnie była jakaś sowa, więc musimy się zaopatrzyć jakąś fajniejszą. Teraz robię pielęgnację do zmywania makijażu i lecę spać, bo już jestem serio opadnięta. Ostatnio się przyzwyczaiłam, że chodzę spać o jakichś chorych godzinach w stylu 4 nad ranem, 5 nad ranem, ale nie, ja już serio idę spać, bo muszę sobie nas przestawić mój zegar biologiczny, bo to jest dramat. Przypominam ci, Zuza, że jeszcze 2 dni temu mówiłaś mi, że nie mogę nigdzie wychodzić, koniec imprez, muszę się uczyć. To nie jest wyjście, tylko to jest przyjście, to nie to samo. No tak, przyjdę do ciebie na wino, no to faktycznie. Ja się przecież pouczę w międzyczasie. Na pewno ci pomogę w nauce do prawa karnego. Już się uczę od godziny 8:30 do 21:00. Pozdrów widzów. Pozdrawiam wszystkich. Mam udokumentowane to, że nie uczysz się na egzamin. Jak potem nie zdasz, to ci pokażę to i będę się z ciebie śmiać. Nie będę ci nawet współczuć. Przyjeżdżasz czy nie? Nie, no w sumie mogę wbić w zasadzie. Moje spokojne wieczory kończą się zawsze tak. Naprawdę idealne, clean girl życie. I love it. Dzień dobry, jestem już u Zuzanny, słuchajcie. Patrzcie, jak pięknie. Mogę pokazać mieszkanko? Mega cozy strefa. Glamour, blonde, glamour i brunetki. Glamour, blonde, glamour, brunetki. Zuza akurat jest ruda, więc tak średnio. Ale jeszcze chciałam wam pokazać najważniejszą rzecz w Zuzi mieszkaniu. Jak oglądaliście vlogi z Azji, musicie je zobaczyć, jeżeli nie widzieliście, serio, są mega śmieszne. Zobaczcie na to z podpisami wszystkich naszych uczestników azjatyckiej podróży. Znaczy, dobra, nie wszystkich, ale duża część tutaj jest. Smak, i jeszcze Pauliny. Najlepsze jest to, że to nawet nie jest Summer Pale, ale tylko jakiś lek albo coś tam. I po prostu jest naklejona naklejka, bo jak byliśmy u Bartka, czyli u jednego z towarzyszy podróży, byliśmy u niego na domówce, to przygotował dla wszystkich prezenty i właśnie przygotował. O, proszę, mój prezent też jest. Tak, ja dostałam Summer Pale, ale Zuza dostała, proszę bardzo, skuterek, bo wywaliła się 3 razy na skuterze w Azji, więc pozdro. Teraz idziemy na melanż. Będzie super. Blond, glamour i brunetki. Squiddy toilet. Proszę bardzo, losowałyśmy na Pole Fortuny, gdzie mamy iść na jedzenie, bo jesteśmy tak bardzo zdecydowanymi, dorosłymi, 21-letnimi kobietami. Pozdrawiam, że jeszcze nie, bo Zuzia dopiero w Wigilię kończy. Proszę bardzo, mamy zupkę, krem z pomidorów i wziąłem jeszcze chicken nuggets. Niestety nie w kształcie dinozaurów. Bardzo mnie boli serce przez to. I tutaj grzaniec. Pierwszy w sezonie. Oj, dym, dym. Mocno procentowe. Proszę bardzo, jest i moje kids menu. Słuchajcie, chicken nuggets. Naprawdę wygląda jak dinozaur, więc powiedzmy, że się zalicza. Chicken nuggets są większe niż moje, to co? Ej, no, co nie? Chcę wziąć jakiś zestaw dla dorosłych z, jak to się nazywa, kurczak masala? Tak, nie wiem co to. Co jest tam takiego, jakieś dziwne? A ja wziąłam kids menu i w sumie jest większy. Spoko. Ja naprawdę obstawiałam, że dzisiejszy dzień skończy się jakimś melanżem. Czasem my chciałyśmy iść do wróżki w ogóle. W ogóle chore to jest. Tak, po pierwsze, mamy herbatkę, że zrobiła bardzo dobrą herbatkę. I w sumie finalnie wyszło tak, że siedzimy u Zuzi w mieszkaniu. Chciałyśmy iść do wróżki, tak. Ale nie było żadnej wróżki otwartej o godzinie 23:30, więc zrobiłyśmy wróżkę z czatu GPT i teraz nam właśnie przepowiada naszą przyszłość. Powiem tak, jest grubo, widzowie. Temperatura. Moi drodzy, dzień sprzątania uważam oficjalnie za zakończony, ładnie, pięknie wszystko ogarnęłam. Oh my god, jestem już taka śpiąca. A no i tak od razu lepiej, już jestem ogarnięta do spanka i naprawdę jestem tak padnięta. Ja nawet wam nie mówię, która jest godzina. Generalnie spoko dzień, ale taki mega luźny. Też właśnie chciałam was tutaj poinformować, że w sumie ten film to jest totalnie, wiecie, luźny vlog z mojego życia. Generalnie na tym też vlogmasy polegają, więc fajnie, że możecie też część mojego życia zobaczyć, nieco nudniejszą niż stricte jakieś ciągłe podróże, ale myślę, że czasami też jest fajnie gdzieś tam pokazać tą rzeczywistość, jak to naprawdę wygląda. No i mam nadzieję, że kolejne vlogmasy też wam się spodobają i że będziecie tutaj mnie śledzić, ale tak jak mówię, nie bierzcie tego vlogmasa do serca, bo przygotowałam ciekawsze materiały. Będzie się naprawdę dużo działo w najbliższych dniach i te włosy, które teraz widzicie, to pewnie aktualnie, jak to oglądacie, już mam inne. Tylko, że wy jeszcze o tym nie wiecie, bo ja jestem teraz z przeszłości, a tutaj jestem z
przyszłości. Zrozumiecie po czasie, zobaczycie po prostu w kolejnych odcinkach, ale zapowiada się naprawdę ciekawie. Wiem, że to już jest praktycznie koniec filmu, ale witam was w sekcji otwieranie kalendarzy adwentowych z Jowliną Jibus. Oczywiście znowu w czapce. Chciałam właśnie powiedzieć, że jestem ciekawa, czy tym razem trafi się coś słodkiego, bo tutaj są naprzemiennie chyba kosmetyki i jakieś słodycze, bo to jest ten kalendarz z Bibio Cosmetics po połączeniu z Ewą Chodakowską i Raf. Tutaj mamy jakąś taką zdrowszą wersję ciasteczka kokosowo-cytrynowego, with probiotic. Kalendarz z kulami. To jest w ogóle mega miękkie i szczerze mówiąc, mi się wydaje, że to jest takie mydełko do ciała, które jest jak ciastolina, że jest takie mięciutkie. Się rozpuszcza też w wodzie. Biżuteria. I tutaj mamy bransoletkę i ona jest całkiem cute. Taka bardzo delikatna, z kuleczką i złota, bo w ogóle ten kalendarz był w dwóch wersjach, w trzech nawet wersjach. Był w wersji złotej, był w wersji srebrnej i w takiej wersji kolorowo stricte świątecznej. Ja wzięłam właśnie tą złotą, bo taką biżuterię zazwyczaj noszę. O, dobra, no to jest po prostu klasyczek. To jest klasyczny Red Bull. Średnio za nim przepadam, ale no ja jestem studentką, co nie? Więc jak na studentkę przystało, no muszę jakiegoś Red Bulla w swojej lodówce, prawda, mieć, jak w razie gdyby była jakaś sesja, egzamin. Przejdźmy do kalendarza z Kindera, dwójeczka. Klasyczek Kinder Mini, taki zwykły, wiecie, kinderek w wersji miniaturowej, no jak sama nazwa wskazuje w sumie. Teraz kalendarz z majtami i dwójeczka. Mamy coś czarnego tym razem. Ostatnio wczoraj były takie cukierkowe, świąteczne. Większość tego kanału oglądają dzieci, a moja mama z moją siostrą wybrały majtki, które totalnie, ale to totalnie prześwitują. Ale chociaż są z kokardkami słodkimi, no urocze. Przyznajcie, że pomysł z kalendarzami z gaciami jest mega kreatywny. To jest akurat mega kreatywne, sama na to wpadłam. Dobra, przejdźmy teraz do Pixit, żeby ponownie osłodzić sobie troszeczkę życie. Musli z czekoladą, pomarańczą i białą czekoladą. Spoko, to jest fajne. Do jakiegoś jogurciku, nawet do jogurtu naturalnego, do owsianki. Mega spoko. Jest już w takiej wersji małej, że można, wiecie, gdzieś ze sobą zabrać i też nie zajmuje wciąż dużo miejsca, więc fajnie. To mi się bardzo podoba. Takie przydatne. I wydaje mi się, że na pewno sobie to skosztuję, spróbuję. Może nawet na jakimś vlogu spróbujemy. Pora na ten gigantyczny kalendarz z Rituals i już wyciągnęłam domeczek z numerkiem 2. O ja, dobra, coś fajnego. To jakie słodkie w ogóle, jaka miniatureczka. Chociaż ona wcale nie jest taka mała. 110 ml, to całkiem sporo. Więcej niż do samolotu można brać do podręcznego. I to jest mydło do rąk w płynie. Sprawdźmy jeszcze zapaszek. O, no ładny, ale oj, trochę taki, trochę jak męski. Podejrzewam trochę męskim zapachem, ale... Szczerze, lubię takie zapachy. To tyle z naszych kalendarzy, tak mi się wydaje, ale mam jeszcze ostatni kalendarz, który zrobiła mi moja mama i moja siostra. W ogóle chcecie zobaczyć, skąd dokładnie mam te kalendarze, też jakie one dokładnie są, z czym one są. Możecie wbić na wcześniejszy odcinek, bo tam szerzej się na ten temat wypowiedziałam, ale mam 12-okienkowy kalendarz od mojej siostry i mojej mamy, w którym są rzeczy totalnie w ogóle randomowe kategorie, co nie? Już widzę coś złego w tym kalendarzu, to mamy dzień pierwszy. Oh no, ej, mega fail to jest, naprawdę. Bo jak mogliście zdążyć zauważyć, to jest kalendarz adwentowy, co nie? Taki jeden wielki kalendarz adwentowy, no ale niestety ja kupiłam dosłownie taki sam. No i to by było na tyle z otwierania kalendarza i w zasadzie z tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Zostawicie łapkę w górę, subskrypcję i komentarz. I do zobaczenia w kolejnym filmie. Do zobaczenia, pa!